Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot latarką na czole, na dwa Twixy wolę. Każdy lubi inaczej. Serdeczna tacza koni, witam was bardzo serdecznie. Patryk Rojewski, Roy Playing Games, Horrojki, podwójna podwójność. Kochani, dwa jebaczyska autorstwa dwóch osób zintegrowanych wokół mojej inicjatywy wspierania młodych twórców. Drugie wideo Royo Fan Games, czyli będziemy mieć dwa horrojki, horrojki łamane przez Royo Fan Games. Pierwszą odpalimy sobie The Asylum! 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 Autorstwa The Lost Games. Doprawimy temacik propozycją numer 2, czyli Where by Scrapius. Jeden ma ciężki do wymowy tytuł, drugi ma ciężki do wymowy ksywkę. Dobra, niech będzie, kochani, startujemy. My name is David Turney. I came to this old asylum to find asses. Answers to questions I have had for years. My great-grandma was placed in this asylum back in 1895 at the age... At the age of just 15. No cóż, wy możecie sobie zrobić pauzę i doczytać. Ja niestety takiej szansy nie mam. Nie zmienia to jednak faktu, że wnuczek kurwa przypomniał sobie o babci. Trochę za późno! Co z tego wynikło? Kochani, zaraz się przekonamy. Wita nas mega obskurna stylizacja pomieszczenia. Czyli jesteśmy po prostu w tytułowym opuszczonym asylumie. Okej, nieinteraktywne notatki. To nie jest zły pomysł, wam powiem. To można przeczytać nawet w ten sposób. Nie burząc magii Mercy. Dalej brzydko i ciemno. Ale okej. Lubię taki klimacik. Okej. Latarka jest? Jest! Kochani. Zajebiste. Do przewidzenia. Nie położmy klimatu bezsensowną gadką w tle. Wczujmy się. Chujson, kurwa, nie Royson. Chujson. Podoba mi się klimacik tutaj. Jest naprawdę ciężki. Ten półmrok zajebiście, powiedzmy, zasięg tej latarki jest na tyle ograniczony, że nie pokazuje za dużo. Wiecie, o co mi chodzi? Fajny zasięg tej latarki. Podoba mi się. Taki sugestywny, pomocny, a jednocześnie nie ukazujący za dużo. No ktoś tu naprawdę inspirował się dobrymi wzorcami, jeśli chodzi o konstrukt klimatu. Podoba mi się. Ciśniemy dalej. Wziąłem kluczysko. Dlaczego nie mogę wyjść? Albowiem tędy. Albowiem tak. What the fuck! Dobra. Powiedzmy, że okej. Okay. To nieinteraktywne. Tutaj też nie. W porządku.
Jakby to wszyscy piszecie w tych internetach B... RDJK, czy... Dobra, do dzisiaj nie wiem, co oznacza ten skrót w ogóle. Okej, to może tutaj? The fuck! Ślepy zaułek. Co znajdziemy tutaj? What the hell is happening? Interaktywne, kochani. Jumpersem też tu niewiele zdziałam. Proszę, jest przyspieszenie. Ale nie będziemy biegać. To niszczy klimat. Spierdolony, to co tam jebać klimat? Okej. Okay. Mogę się tak bawić cały dzień. Wziąłem część drzwi. Rozumiem, że to kwestia kluczowa. Czy tu coś leżało? Dosyć duże pomieszczenie bez konkretnych dodatków, ale okej. Tutaj nie, to mnie ta mała jędza chciała wystraszyć. Ale przesadziła kurwa z podkładem i... Puder zrobił z niej coś kuriozalnego. Nic, bardziej nic niż strasznego! Is broken. Find the one door parts to fix it. Cholera, ale przecież wziąłem coś takiego. Prawda? Cholercia, tu było coś takiego i dlaczego to już nie działa? Bardzo niedobrze. A, okej. Okay. Może potrzebowałem dwie części tego czegoś? Cholera wie. Okej. Okay. A! Ty kur... Mała! Fuck! Dobra, cofam. Twój makijaż jednak jest zajebisty. A było tu chociaż coś do zebrania? Jest. Znalazłem kija. Kija Sportage! Okej. Okay. Kochani, kolejny lewa. Ziomuś! Tak się nie wrati, to było super! Co takie króciutkie! Kochani! Ale autor ostrzegał, że gra jest krótka i ten... Bardzo fajna! Bardzo fajna! Naprawdę! Strasznie fajny klimacik. Atmosfera, głównie wynikająca z tego, iż... No fajnie zaaranżowałeś te pomieszczenia, tak? Adekwatnie powiedzmy do tego, jaką rolę spełnia ten budynek. No prosta oczywiście mechanika, kluczyk tu, otwórz, podejdź i tak dalej. Ale okej. Dobra droga, powiedzmy, że masz wyczucie, jeśli chodzi o kisiel, tak? I myślę, że to jest nie najgorszy prop w sytuacji osoby, która no, zafundowała nam grę z dreszczykiem, jak się to mówi. Kochani, dobra, to widzimy się za sekundeczkę, dla mnie trochę dłużej, dla was trochę krócej, przy okazji zabawy w grę Where, autorstwa Describius. Jeszcze zanim przejdziemy, tutaj taka bardzo ładna strona, możecie się z nią zapoznać, kochani. Fajnie.
No to jadę. Moi drodzy, a więc pora na grę. Wow. Poznajmy twórców. Będziemy tu mieć wesołą, planowaną pikselozę, w której to konwencji już kilka horrorków graliśmy. Zawartość DLC, dlaczego płatna? Jak grać? No, tu jest easy. Kochani, nowa gra. Sprawdź, co cię obudziło. Była to forma rojowej tarczy? No zobaczymy. Ktoś biegł. I się kurwa spieszył. Kolejna tarcza Roysona. O, liczba odnali. O, jest i kluczy. Wow. Niewinnie na razie. Coś czuję, że zostanie to podkręcone już za chwilę. Klateczka? Kolejna? Złowroga atmosfera tu panuje. Bardzo... Łota! Co do... Jak to precz stąd? Tarcze, wy to klimacik potraficie robić. Bez dwóch zdań. Głód, puste klatki. Gdzie są tutaj świeczki roka z salonu? Tak się kupuje, kurwa, w słoiczku keczapik i się nie dokręca wieczka! To nie wygląda dobrze. Tu coś miało miejsce. Ten dzień nadchodzi. Okej, okay. O jaki dzień może chodzić? Co tu się wyrabia? Gdzie mam się udać? Potrzebuję odpowiedniego klucza. Znów łoże w kolorze czerwonym. A ona przyniosła wino. Czy jest to ostatnia wieczerza? Aktywowałem jednak, nic w nim nie ma, nic konkretnego się nie wyświetliło. Czy następnymi drzwiami czeka nas coś naprawdę godnego jebnięcia w nerwa? Zaraz się przekonamy. Ary jak zwykle RPGowo, szuka znajdzie. Ale są tu takowe, tarcze Roysona. Jest kluczyk. Okej. Okay. To mi się podoba. Nie jakiś taki konkretny mega strach na zasadzie screamerów, tylko powiedzmy, no na spostrzegawczość, tak? Ej, tego tu nie było. Ej, to było inaczej. Kurwa, ale mrok, nie? Co tu się dzieje? Ciśniemy. Tu znów się coś pozmieniało. To nie było w takim kolorze, to były bardziej optymistyczne pigmenty! Ale mamy ten kolor. What the fucking shit! Grubo! Miałem spierdalać? Czy jak będzie? Czy miał odpowiedni kluczyk, kurwa! Gdzieś ty tą tarczę wjebał! Muszę chyba zdobyć 3 tacze, żeby móc go pokonać, tak? To byłoby logiczne. Dobra, może faktycznie coś przegapiłem. Nie. Kucna jest nie.
Ja mam wrażenie, że ten telewizor dalej ma mega kluczone wyznaczenie dla tej fabuły. Nie. Mam nadzieję, że się nie sfrizował. Tego bym bardzo nie chciał. Że nie tu był kluczyk. No ale nie było tu tarczyska, no. Nie było. No chyba, że muszę przelecieć przez tego ducha. No, nie widzę innej możliwości. Nie podoba mi się to. To może zakończyć się moim zgonem. Trzeba było tak od razu, Royson. Jak zwykle se kurwa dobudowałeś fabułę! Kompletnie niepotrzebny. Kolejny trup. Ładna schiza, panowie. Ładnie macie w główce, widzę. Co jest?! Nie. Zrobię taki horror Jehowych. Kurwa, to byłby ciężki mrok. Na przykład, co podchodzisz do drzwi, to nagle tak miliard jakichś zapętylonych, chorych tekstów wjeżdża. Po prostu jest taki irfak totalny, taki mega mroczny. Jak w Evil grze. To bynajmniej nie koniec naszej wesołej podróży. Kolejne drzwi. Tarcza Roysona 3x3. Znajdźki na 100%, suko! Podskocz mi! No ja wyjebałem wszystkie gołębie w GTA 4. No to nie to samo! Gołębio, to był Royson w formie tarczy. Kosz na śmieci jakiś chamski przytyczek? A key! So where is thou? Aha, nie. Tam, bo tu mnie coś wystraszy. Nie? Pozmieniało się coś? Nie. Ło! Fuck. Jest kolejny klucz. Wydaje mi się, że tu pisze Skrillex. Powiedział doktor Skill Rex. Fuck it. Kurde, w którą... Tutaj. Czy mi się to opłaci? Mam nadzieję. Wow! Obróć się. Nie! To mnie mogło zabić. Obudź się, ty ciulu, a nie obróć! Royson. Cię gubisz nawet w grach stworzonych z trzech kwadratów, kurwa! To drugiej. Co znam za światełko na horyzoncie? Co ci tak cieszy, Royson, wszystko? Oż ty. Czy to aby na pewno miało tak wyglądać? Tu potrzebuję kluczyska. Tu również. Okej. Odejdź i nie wracaj. Oż ty. Każdy mi... Każę serdecznie wypierdzielać. Mnie o to chodzi. Co tu się stało? To był stół. Nie ma go. Co do? U góry! Stary, zajebiste. Ja już widzę, że masz dobry gust filmowy, jeśli chodzi o horror. Dobre. Okej, zrestartował się system tarcz. Kolejne do odnalezienia. Tu nie, czyli będą te. Dzięki Bogu, że dałeś płotek, bo naprawdę mi się nie uśmiechało płodzenie przez 3 godziny po sektorze.
jak ja kocham płociki! I tarcza w nagrodę. Które drzwi otworzymy tym kluczem? Nie. I jednak te. Ładnie jedziesz mrokiem, skarbusiu. Jeden z drugim w sumie. A tam co było? Ja chcę sprawdzić. Nie będę mógł zasnąć z świadomością, że być może właśnie pominąłem tarczę. A teraz nie. Bez satysfakcji, z wyrazem triumfu na twarzy, udaje się dalej, wiedząc, że poprzedni rum wyczyszczony na 100. No to ho. Kolejne. Tu mogłaby być tarcza. Wiedziałem, że mam je 3 i ostatni kluczyk do ostatnich drzwi. Wtedy już w ogóle mój triumfalny chód pędza jest zajebistego majestatu pyszności. Byłby przekonujący piękny. Godny samojebki. W formie klasycznej, jak i smartfonowej. Okej, zostały te. Znów łoże. Znów złowrogi telewizor. Byłby taki motyw, że otwieram lodówkę, a tam roją. Miałbym 3 tarcze na 3. Fajny mroczek. Naprawdę bardzo fajny. Jezu, ta idzie za mną. Ja mam spierdzielać serdecznie. Zamknięte, potrzebujesz odpowiedniego limitu. Co to? Nie masz tu czego szukać, wynoś się stąd, nigdy nie wracaj, inaczej pożałujesz. Spoko! Tarcza Roysona 3x3. Sorry skarbie, jednak muszę się poszwędać. Mogę kluczek? Mogę tak go szybko pipnę, tak? Spierdalam! Proszę kontynuować jedzenie rozwalonych na prosowym stole z depu truskawek! To tak ma być? Ziom, ja już bez tego tak to widzę. Oż ty w życiu. Nie, to na pewno tak ma być. Coś się je. Ziomek, żebyśmy... Średnio 70 osób się pożygało? Na którym mam się skupiać? Nie, może mam teraz założyć gogle. A co tutaj jest? Nic nie ma. Jak mam patrzeć? Trochę marzę o końcu gry. A jak wy? Zmawaroś nam! Moje nowe wiaderko! To jest podchwytli... To jest podchwytliwa? Tak? Kurde. Sam nie wiem, czy się wkurzyłem, że był screamer, czy cieszę się, że już nie ma tego jazzbejowej, platformowej. Odszukaj artefakt. Siedziałem. Ziom!
strasznie dobre pomysły. Witaj w moim domu, synu. To miejsce owiane jest tajemnicami. Odnajdź przedmiot, który sprawi, że... Wydostaniesz się stąd. Okej. Okay. Sprawię, że nie będziesz chciał mnie oglądać, tylko się rozbiorę i wezmę śmieszne narzędzia. No. Czarno-czerwona buka. Brałbym. To się zmieniło? Nie. No to... Tutaj wiele nie zrobimy. Spierdolę. Nie jestem do końca przekonany, czy ten stół tutaj był. Mogło się wiele pozmieniać! O ty chłop, przychodzi, będzie pomóc, że to podchodząc ładnie! Miałeś ała na łapce, kurwo! Tarcza Roysona! Zamknięta! Weź interakcję, ale dobra. To była tarcza. Planowaliśmy kluczyk. Tutaj nic. Tutaj również nic, poza tym, że przejście. Tu znów zamknięte. Tutaj już można. Tu można obejść system. Jest kluczyk. Zajebiste. Jest kluczyk, tutaj nic nie ma. Jeb! Hello, goodbye! Nic nie rozumiem, wyszedłem z pokoju i nic nie zobaczyłem. Niemożliwe, by słuch mnie zawiódł. Goodbye. Mocny shitas. Zajebiste brachu! A nie każdemu tak mówię. To jest zerwowane tylko dla zajebistych brachów. Kurwa, super. Mistrzostwo. Kocham easter eggi. Szczególnie w grach z cyklu Revan Games. Z drugiej strony, rzeczesz. Tutaj też. Kurde, nie jest dobrze. Ale okej. Okay. Może te uda mi się otworzyć. Nie. To tam były jeszcze wcześniej jedne. I może do nich będzie pasował klucz. Tak! Jest kolejny kluczek! Bardzo się cieszę, bo to małe pomieszczenie było spokojniejsze niż poprzednie. Let's go. Biegnę, a coś mnie goni? Tak, to inaczej, kurwa! Jak ci każę biec? Rozumiem, że zepsułem. I to jest restart. Dobra, kochani, to wracamy za chwileczkę. Dobra, kochani, biegniemy, nie patrzymy się za siebie niepotrzebnie. Dając szansę tej maszkarze. 2x3, 2x3 tarcze. The fuck? Jakie chore dźwięki, ziomek.
świetnie się w to gra, naprawdę. Jest coś w tej grze takiego... Nie wiem, może po prostu... Masz świetne pomysły na bajery i robienie graczy w luja. W pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. I to jest okej. Okay. Czy klatki zapełnią się świeczkami znanego vlogera? Tego nie wiem, tego nikt nie wie. I my wchodzimy w tę interakcję. Ale dalej, więcej... Łota! Jest tarcza, okej. Kluczyka niestety nie. To z drugiej strony, tu kluczyka nie ma. Czy aby na pewno nie było tu kluczunia? Może się Giski trasił? Nie. Tu nie ma go na bank. No to wracamy. Trzecie drzwi. Pełne tajemnic. Ale dzięki sklepie. Fajnie, żeśmy się dogadali, że specjalnie na moją prośbę wiebiesz troszeczkę dłuższe korytarze, żebym musiał tyle napierdalać, żeby mi tak wydłużyć materiał przynajmniej do pół godziny, żeby nie było hejtu, że takie krótkie gówna wrzucam. My to się rozumiemy. Oh yeah. Jest i tarcza. Kluczyk. Sąsiad znów chacharzy z pokojówką. Znalazłem kluczyk, tylko pytanie za 1000 punktów. Raczej nie do tego, czy do tego? Nie, zamknięte, no raczej. Dobra, tam były zamknięte drzwi jedne, tam nie było już żadnych. Muszę się upewnić, żeby nie dyndać za niepotrzebnie. Nie, dobra. Wszystko było ładnie potwierane, czyli tak. Jeszcze raz dzięki za korytarze. Będzie fajnie. O, jaki długi korojek! 30% korytarza. You were fucked. A jednak. Klucz zamiast świecy. Tylko jest problem. Jak ja mam dorwać to kluczysko? Nie wejdę. Okej. Okay. Może coś uległo zmianie. Jak aktywuję coś, to zrobił się coś. Czy taki przebieg wydarzeń jest możliwy? Cholera. Nie, no to trzeba deaktywować, tylko pytanie gdzie? Stary, ugadaliśmy się, ja nie mówię, że masz przesadzać z tymi korytarzami. Taki backtracking teraz. Aczkolwiek. Dyn, dyry, dyn. Jak to zablo? Jak to zablo? One nie mogły być zablo. Bawisz się ze mną. Zrobiłeś ze mnie swoją kukiełkę. Powiedz mi, jak bardzo brzydko bawisz się z tą kukiełką. Nie korzenisz ty z zabawkami swojej córki, ty chory psycholu. Dobrze wygrałeś. No ja sam się disuję i panczuję. Świetnie. Jest, klatka zniknęła, kurwa. A ja mam kluczyk ze świecy znanego vlogera. Niezła próba, tato Gimpera. What? Ale kluczyk jest? Jest. I wiem, że będę mógł go użyć gdzieś tutaj,
gdzieś na terenie tego pomieszczenia, gdy jednak stanęły mi na drodze zamknięte drzwiska. Albo te, albo tamte. Nie. No tak. I kolejne. Ale do których drzwi akurat te kluczy, ten klucz był? Wolę wszystko przeanalizować, bo może być klaróżnie. Nie, to ja wracam. Haha. Nie, jak mam przy... Ziomek, co ty ro... Jak tyś to zrobił? Oh fuck. Super! Naprawdę świetne! Świetne! Świetnie się bawiłem, naprawdę... Znów! No tak, no w końcu horrorki, tak? Jakby nie było, panowie, serdeczne gratulacje za bezdyskusyjną umiejętność konstrukcji mroku, atmosfery, alienacji, zaszczucia, pomysły na czy to zbieractwo tarcz, czy powiedzmy ten layout mojego banner, mojego YouTube'a na tym komputerze. To są smaczki, ale że tu coś znika z obrazu, tu coś się pojawia, tu gdzieś wywala powiedzmy ten stół na sufit. Super! Naprawdę, panowie, bawiłem się wybornie i mam nadzieję, że moi widzowie również... Podoba mi się, to jest coś w tym stylu, że znów dwie fajne rzeczy zostały wrzucone do tego wspólnego kolekcjonerskiego magazynu Royo Fun Games, prezentującego naprawdę coraz to fajniejsze, coraz to bardziej dopracowane gry, przede wszystkim wolne od jakichkolwiek błędów. Kiedyś ich było dużo, ale tu widać, że prężnie i bardzo fajnie działa ekipa testerów, których pozdrawiam serdecznie, jak i całe community Royo Fun Games, które w dniu dzisiejszym zafundowało nam no dwa naprawdę fajne programy, za które wam po prostu raz dziękuję, dwa gratuluję. Serdeczna tarcza, trzymajcie się. BOOM! Headshot.